Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim na uroczystości podpisania umów na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest mi niezmiernie miło móc powitać dzisiaj marszałka seniora Sejmu, pana Antoniego Macierewicza. Zaproszenie na dzisiejszą uroczystość również przyjął pan poseł na Sejm RP, pan Robert Telus. Powitajmy również pana posła Grzegorza Wojciechowskiego. Powitajmy pana senatora Rafała Ambrozika. Witam bardzo serdecznie gospodarza tego miejsca, czyli starostę tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego wraz z zarządem. Bardzo miło mi również powitać wszystkich Państwa, panie i panów włodarzy oraz skarbników jednostek samorządów terytorialnych zlokalizowanych w powiatach tomaszowskim, bełchatowskim, opoczyńskim i piotrkowskim. Brawo dla Państwa. Szanowni Państwo, za chwilę przejdziemy do części oficjalnej, gdzie zaproszeni włodarze poszczególnych powiatów i gmin dokonają uroczystego podpisania umów z panem wojewodą na dofinansowanie zadań z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Szanowni Państwo, rozpoczniemy od powiatu tomaszowskiego. Zapraszam pana starostę Mariusza Węgrzynowskiego wraz z panem wicestarostą do złożenia podpisu na umowie. Zapraszam. Na podstawie tej umowy zostanie przebudowana droga powiatowa nr 4328 w miejscowości Smardzewice. Całkowita wartość zadania to prawie 4 miliony złotych, natomiast dofinansowanie w 80% tej inwestycji to blisko 3 miliony 165 tysięcy złotych. Gratulujemy. Tak, proszę, może tak podejdziecie panowie, żebyśmy sobie... Do zdjęcia proponuję zdjąć również maseczkę. Można? Na odpowiedzialność wojewoda. Gratulujemy panie starosta, bo proszę budować tak. Dziękuję bardzo. No naprawdę gratulacje. Dziękujemy, natomiast jeszcze nie zwalniamy pana starosty z obowiązku kolejnego podpisu oddania wraz z panem wicestarostą. Poproszę o... Jeszcze jedna umowa. Na rozbudowę drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny do Łaznówka, etap drugi. Całkowita wartość zadania to ponad 2 miliony 100 złotych, natomiast dofinansowanie z programu na poziomie 80% daje nam blisko 1 milion 700 tysięcy złotych. Jeszcze raz. I rozumiem, że to już ostatnie w tym roku. Nie, to było więcej. Następną delegację proszę o przygotowanie gminy Czerniewice. Dziękujemy. Dziękujemy panu starostom. Zapraszam teraz pana wójta Andrzeja Bednarka, gmina Czerniewice. Zapraszam panie wójcie. Dzień dobry. Proszę spojrzeć. Wojewoda łódzki wraz z gminą Czerniewice podpisują umowę na przebudowę drogi w miejscowości Krzemienica
o wartości całkowitej zadania prawie 624 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 60%, co daje nam ponad 374 tysiące złotych. Już pan na tym momencie gwarantowany, także... Nie, już one są, tak. Także gratulujemy serdecznie. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz przedstawiciela gminy Tomaszów Mazowiecki, pana wójta Franciszka Szmigiela. Wojewoda Łódzki i gmina Tomaszów Mazowiecki podpisują umowę na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 116-401 ulicy Szczęśliwej i części ulicy Zarzecznej w Komorowie. Całkowita wartość zadania to blisko 1,5 miliona złotych, dofinansowanie na poziomie 50%, czyli blisko 750 tysięcy złotych. Następnym przedstawicielem przeze mnie zaproszonym będzie pan prezydent Marcin Witko. Gratulujemy panie wójcie. Proszę spożytkować dobre środki rządowe. Nie mamy wątpliwości. Tak. Zresztą już kończymy. Dziękujemy. Do podpisania umowy zapraszam prezydenta miasta Tomaszów Mazowiecki, pana Marcina Witko. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry. Zgodnie z podpisaną dziś umową zostanie budowana ulica w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim. Całkowita wartość zadania to ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 70%, co daje nam ponad 2 miliony 250 tysięcy złotych. Kolejnym przedstawicielem, którego zaproszę, będzie pan wójt gminy Ujazd. Panie prezydencie, gratulujemy. Dziękujemy. Zapraszam wójta gminy Ujazd, pana Artura Pawlaka. Gmina Ujazd na podstawie dzisiaj podpisanej umowy przebuduje drogę gminną w miejscowości Bykno. Dofinansowanie do tej inwestycji na poziomie 50% daje nam ponad 630 tysięcy złotych. Całkowita wartość zadania to ponad 1 milion 260 tysięcy złotych. Robimy, bo samo się nie zrobi. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy teraz do gmin z powiatu bełchatowskiego. Zapraszam panią prezydent miasta Bełchatowa, panią Mariolę Czechowską. Na podstawie dziś podpisanej umowy miasto Bełchatów przebuduje ulicę Kwiatową na odcinku od ronda Józefa Wybickiego do ulicy 1 Maja w Bełchatowie.
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 70%, co daje nam ponad 1 milion 650 tysięcy. Całkowita wartość zadania to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Także gratulujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Proszę budować. Panie prezydencie, oczywiście, tak, oczywiście wpraszamy się, żeby się tą drogą przejechać z panem marszałkiem. I wojewodę też na ziemi. Proszę o przygotowanie gminy Rusiec. Ja mam w Bełchatowie. Gratulujemy. W Bełchatowie teściu, więc będę sprawdzał, jak roboty postępują. Dziękujemy. Zapraszam teraz wójta gminy Rusiec, pana Damiana Szczytowskiego. Na podstawie dziś podpisanej umowy zostanie przebudowana droga gminna na odcinku Rusiec-Żary. Całkowita wartość zadania to ponad 270 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 80%, czyli blisko 220 tysięcy złotych. Czy pan wójt murzy? Mam nadzieję, że wszystko zagra, jeżeli chodzi o... Proszę o przygotowanie się powiatu opoczyńskiego. Wiem, jak on skutecznie działa. Pan starosta i pani wicestarosta. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam przedstawicieli powiatu opoczyńskiego, pana starostę Marcina Baranowskiego z panią wicestarostą Marią Chomicz. Wojewoda łódzki i powiat opoczyński podpisują umowę na remont dróg powiatowych na odcinku Ziębów-Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową w miejscowości Ziębów do miejscowości Ostrów. Całkowita wartość zadania to 1 200 000. Dofinansowanie na poziomie 80%, co nam daje 960 tysięcy złotych. Znowu podsumowanie roku powiatu będzie trwało 2,5 godziny. Słuchania o sukcesach. Ale teraz już z pełnym udziałem, spełniejszym. Następną delegację proszę o przygotowanie gminy Drzewice. Dziękuję panu wojewodzie, panu marszałkowi. Przypominam tutaj do inspiracji. Troszkę tak. Jakieś zdjęcie pracy. Zapraszamy państwa pomiędzy nas. Gratulujemy serdecznie, cieszymy się bardzo. Proszę, stańcie państwo. No i będziemy teraz jeździć do Ostrowa. I do Ostrowa. Gratulujemy serdecznie. Powiatowi opoczyńskiemu. Jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy bardzo. Zapraszam burmistrza Drzewicy, pana Janusza Reszelewskiego. Wojewoda łódzki wraz z panem burmistrzem Drzewicy podpisują umowę na remont dróg gminnych ulicy Szkolnej i Cmentarnej w Drzewicy. Całkowita wartość zadania to blisko 1 milion 200 tysięcy złotych, dofinansowanie na poziomie 80%, co daje nam ponad 950 tysięcy złotych. Następnie poproszę o przygotowanie wójta gminy Baranysz. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy. Do podpisania umowy zapraszam wójta gminy Baradysz, pana Wojciecha Rudalskiego. Dzień dobry. W gminie Baradysz zostanie przebudowana droga powiatowa na odcinku Wielka Wola, Dorodna Wola. Całkowita wartość
zadania to ponad 6 500 000 zł. Dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg ponad 3 300 000 zł. Ale 6 800 000 zł. Ja się gratuluję serdecznie. Dziękujemy. Zapraszamy wójta gminy Żarnów, pana Krzysztofa Nawrowskiego. Na podstawie dziś podpisanej umowy zostaną przebudowane drogi wewnętrzne w miejscowości Skórkowice. Ulica Cicha, Północna, Cmentarna. Dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg na poziomie 80%, co daje nam blisko 630 000 zł. Całkowita wartość zadania to ponad 850 000. Za chwilę zaproszę wójta, pan gminy Aleksandrów, w powiecie piętrzkowskim. Gratulujemy. Zapraszam wójta gminy Aleksandrów, pana Pawła Mamrota. Gmina Aleksandrów na podstawie dziś podpisanej umowy wyremontuje drogę powiatową numer 1502 łączącą Sud na trasie Sulejów, Kawęczyn, Krasie. Całkowita wartość to blisko 1 200 000 zł. Dofinansowanie z rządowego programu na poziomie 70%, co daje nam prawie 840 000 zł. Proszę o przygotowanie pana prezydenta miasta Piotrkowa. Dziękujemy. Zapraszam prezydenta miasta Piotrków Trybunalski, pana Krzysztofa Chojniaka. Dzień dobry, panie prezydencie. Na podstawie dziś podpisanej umowy zostanie wykonane zadanie pod nazwą budowa ronda oraz przebudowa ulicy Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przedsięwzięcia zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugeń wraz z otoczeniem. Całkowita wartość zadania to ponad 1 900 000. Dofinansowanie na poziomie 50% ponad 950 000 zł. Potem uzupełnienie. Jeszcze dla mocy. Jeszcze ja przyszedł do tego urzędu, panie prezydencie. Proszę o przygotowanie. Czyli lepiej się spotykać w podpisywaniu. Wójta gminy Wola Krzysztoporska. Zdecydowanie. Nie, przecież już byliśmy. Ale z rado. Zapraszamy pana prezydenta. Dziękujemy. Gratuluję. 50% dochodzi wysokiego wskaźnika. Ale 50% to dowodzi
do tego poziomu budżetowego. Traktuję to jako dobry żart. Zapraszam. My traktujemy to jako wyraz wdzięczności i zrozumienia. Wójta gminy Wola Krzysztoporska, pana Romana Drostka. Na podstawie dziś podpisanej umowy zostanie wykonane zadanie pod nazwą przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Piaski. Całkowita wartość zadania, dziś rekordowa, to ponad 13 milionów złotych. Dofinansowanie stanowi 70%, ponad 8 milionów i 350 tysięcy. 8 milionów, panie, co są to drogi? Mało, tak. Bardzo dużo. Ale pan wójt wyręcza powiat, bo droga powiatowa. A, tak jest. Panie wójcie, zapraszamy nas. Także gratuluję bardzo. Gratulujemy serdecznie, panie. Dajcie zazdrości. Gratulujemy. A panu wójtowi nigdy mało. Także. Zapraszamy burmistrza Wolborza, pana Andrzeja Jarosa. Na podstawie dziś podpisanej umowy zostanie przebudowana droga gminna w Polichnie. Dzień dobry. Wartość całkowita zadania to ponad 670 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 50%, co daje nam blisko 340 tysięcy złotych. Zawsze będziemy się z tym miejscem kojarzyć, jak ja właśnie zatrzymuję. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No jak się zatrzymał, tak tam i tam. Tak jest. Na serdecznych wodarzach. Dobrze. Zapraszamy. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy panie burmistrzu. Tak, dziś to była ostatnia umowa podpisana w dniu dzisiejszym oczywiście. W takim razie proszę o zabranie głosu marszałka seniora Sejmu, pana Antoniego Macierewicza. Proszę państwa, dwa słowa tylko, bo uroczystość jest tak wspaniała, a waga tych decyzji tak wielka, że myślę, iż one same mówią za siebie. Ja chciałem w imieniu parlamentarzystów okręgu, parlamentarzystów tych powiatów, podziękować serdecznie rządowi Rzeczpospolitej, podziękować panu wojewodzie, który tak znakomicie to rozdysponował, tak zadbał o to, żeby to zostało zrobione sprawiedliwie, ale przede wszystkim podziękować gospodarzom tych gmin, tych powiatów, tych miast, którzy wypracowali najlepiej, jak to jest możliwe, rozwiązania infrastrukturalne niezbędne dla społeczności lokalnych. Dlatego, że to wasza decyzja ostatecznie rozstrzygnęła o tym, że te pieniądze zostały przyznane. Oczywiście bez rządu Prawa i Sprawiedliwości, bez rządu Zjednoczonej Prawicy, tego nacisku na wsparcie społeczności lokalnych, tego nacisku na wsparcie polskich wsi i polskich średnich i mniejszych miast by nie było. My mamy świadomość, że rozwój Polski, rozwój kraju zależy właśnie od rozwoju polskiej prowincji. Zależy od rozwoju polskiej wsi, polskich mniejszych i średnich miast, a to jest uwarunkowane infrastrukturą, czyli drogami, tak mówiąc serio, czyli po prostu drogami. A raz jeszcze bardzo dziękuję samorządom, bardzo dziękuję wójtom, burmistrzom, prezydentom miast za cały wielki wkład, wielką pracę, jaką włożyli, tak iż te pieniądze już zostały częściowo, a będą z pewnością zostały spożytkowane
dla dobra mieszkańców waszych jednostek samorządowych i dla dobra Polski. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że parlamentarzyści nasi mogli sprzyjać i wspomóc wasz wysiłek i przyczynić się dla rozwoju pożytku mieszkańców waszych miejscowości, waszych powiatów, waszych gmin i waszych wsi. Bo dobro mieszkańców jest dla nas wszystkich najważniejsze. Raz jeszcze, panie wojewodo, serdecznie gratuluję i dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie marszałku. Zapraszam teraz na zabranie głosu wojewodę łódzkiego, pana Tobiasza Pochańskiego. Panie marszałku, panie pośle, szanowni państwo, drodzy samorządowcy, prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, starostowie. Wielką przyjemnością odwiedzam dzisiaj przyjazną ziemię tomaszowską, ale na której goszczą samorządowcy i z Opoczna, i z Bełchatowa, i z Piotrkowa. Każdego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza w historii rekordowe środki na rozwój infrastruktury drogowej, bo jest to 150 milionów złotych rok do roku. Z czego również mamy rekordowe dofinansowania, bo nie tak jak niegdyś, tylko 50% wkładu rządowego, ale teraz nawet do 80%. Jak państwo widzicie, po umowach, które dzisiaj podpisaliśmy, po kwotach, które dzisiaj padały, najczęstszymi dofinansowaniami są te 70-60%, ale często i 80%. To są te inwestycje, które pomagają przedsiębiorcom w Opocznie, pomagają przedsiębiorcom w Woli Krzysztoforskiej, pomagają przedsiębiorcom w Bełchatowie, pomagają mieszkańcom dojechać bezpiecznie do domu, do szkoły, na zakupy. Nie byłoby tego programu, gdyby nie doskonała ustawa przyjęta głosami posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Nie byłoby takich rozstrzygnięć, gdyby nie intensywny lobbying i pilnowanie swoich wspólnot lokalnych przez posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Nie byłoby nas tutaj wszystkich i nie świętowalibyśmy tego sukcesu, gdyby nie pan marszałek senior Antoni Macierewicz, gdyby nie pan poseł Robert Telus, nieobecna tutaj pani poseł Ania Milczanowska, nieobecny, czy obecny, ale w kuluarach poseł Grzegorz Wojciechowski czy senator Ambrosi. Wszyscy oni, zaświadczam państwu, dbają o to, żeby zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie pamiętano o każdej gminie, o każdej miejscowości, o każdej wsi, aby one się zgodnie z przyjętą polityką obecnie rządu w sposób zrównoważony rozwijały. I stąd chciałbym państwa zapewnić, myślę, że w naszym wspólnym imieniu, że tak długo, jak będziemy odpowiadać za styl rządu w Polsce, tak długo wszystkie regiony będą się w sposób równomierny rozwijały. Żaden nie będzie dyskryminowany. Dzisiaj, zanim do państwa przyjechałem, podpisywaliśmy takie umowy dla powiatu Brzezińskiego, Łódzkiego Wschodniego, ale również podpisywaliśmy umowy na inwestycje społeczne i socjalne, dlatego że musimy pamiętać zarówno o rozwoju gospodarczym, jak i o rozwoju społecznym i to państwu swoimi osobami gwarantujemy. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie państwa doskonałe rozeznanie w tym, co się dzieje we wspólnotach lokalnych, gdy nie koniec znajomość spraw swoich sąsiadów. Państwo wiecie doskonale, które drogi muszą powstawać i dzięki naszej wspólnej kooperacji możemy to robić. Zapewniamy państwa, że zarówno w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, ten, który był ogłaszany niedawno przez pana premiera i będzie finansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie państwa zapraszam do ogólnych konsultacji w skali województwa, już prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zorganizujemy z prezesem BGK, jak również przy Rządowym Funduszu Drogowym, rozwoju dróg, lista rezerwowa wciąż jest, pewnie niektórzy z państwa na niej jesteście, im szybciej państwo rozpiszecie przetargi, tym więcej oszczędności, tym więcej dróg w województwie łódzkim powstanie. Także bardzo serdecznie państwu dziękuję i państwu gratuluję. Dziękuję panie wojewodo. W imieniu samorządów zapraszam starostę tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Panie marszałku, panie pośle, panie wojewodo, koleżanki i koledzy samorządowcy. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych, to jest bardzo ważny, istotny element pomocy państwa polskiego dla samorządów. Szczególnie w tym trudnym okresie COVID-u, gdzie
proszę Państwa, nasze lokalne polskie firmy dzięki między innymi temu programowi mogły się rozwijać, bo to co słyszymy, to co widzimy, bezrobocie w tym czasie w Polsce nie spadło, a w niektórych miejscach wręcz zmalało. Ta wyjątkowa pomoc powoduje, że pewne zapóźnienia w ramach infrastruktury drogowej, które powstały we wcześniejszych latach, możemy dzisiaj uzupełnić. To wszystko, co jest związane z infrastrukturą drogową, mostową, to jest element rozwoju naszych lokalnych społeczności. To jest element związany z bezpieczeństwem, związanym z poruszaniem się po drogach gminnych, po drogach miejskich, po drogach powiatowych, czy też po drogach wojewódzkich. Widzimy mnóstwo inwestycji tutaj na poziomie naszych powiatów, na poziomie województwa, na poziomie całego kraju. To jest bardzo wspaniała inicjatywa i chciałbym tutaj podziękować na ręce pana marszałka, pana posła, że rząd polski właśnie w taką inicjatywę zainwestował. Serdecznie dziękuję panu wojewodzie, który tak pięknie wspomaga tutaj nasze rodzime samorządy, żebyśmy mogli, proszę Państwa, zmieniać tą Polskę lokalną, żebyśmy mogli pokazywać te wszystkie sukcesy, które się z tym wiążą. Ważnym elementem, który dzisiaj występuje, to jest tak naprawdę możliwość otwierania terenów inwestycyjnych. Ale jednym z warunków jest właśnie otwieranie takich miejsc, w których ta infrastruktura drogowa po prostu się poprawia, która jest coraz lepsza. Także myślę, że będę tutaj przedstawicielem wszystkich w tych podziękowaniach, które kieruję dla rządu Zjednoczonej Prawicy, dla naszych parlamentarzystów, dla pana wojewody, którzy wpisują się w to, co jest dobre, to, co powoduje rozwój, tak jak wcześniej powiedziałem, społecznej, naszej lokalnej kwestii związanej przede wszystkim z inwestycjami, ale nie tylko, bo dzięki temu nasi przedsiębiorcy mają tą możliwość rozwoju, tak jak wcześniej wspomniałem, lokalnych firm, ale również i duży, wielcy inwestorzy mogą się lokować na terenie naszych powiatów, a to tworzy nowe miejsca pracy, to tworzy również przychód związany z podatkiem od prowadzonej działalności. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach i latach również będziemy mogli tak dobre informacje przekazywać lokalnym mieszkańcom i również mam nadzieję, panie wojewodo, że kolejne takie spotkania w przyszłym roku również będą odbywać się tutaj na terenie powiatu tomaszowskiego w siedzibie starostwa powiatowego. Tego nie mogę obiecać, już starosta baranowski się tutaj... Ja widziałem, jak on się uśmiechał, ale może taką tradycją wspólną jednak byłoby to, żeby to właśnie w Tomaszowie Mazowieckim spotykać się na takich radosnych wydarzeniach. Dziękuję. Rozszerzymy tradycję na pozostałe miasto. Dziękuję panie starosto. Szanowni państwo, dla podkreślenia wagi dzisiejszego spotkania i wydarzenia zaproszę za chwilę wszystkich państwa do wspólnej fotografii tutaj na tle tej ścianki z powiatem tomaszowskim. Nim to jednak zrobię, poproszę ciebie Mariuszu, przearanżujemy lekko salę, żeby te stoły, przy których siedzą nasi znamienici goście, wynieść.